Dzień dobry Państwu, witam. Nazywam się Roman Kom, jestem radcą prawnym. Witam Państwa w kolejnej audycji z cyklu Prawo na co dzień. Współautorka audycji Państwa, moim gościem obecna to w studiu jest radca prawny, pani Edyta Boguszowska-Czernikow. Dzień dobry. Tematem tej audycji jest ciąg dalszy odpowiedzialności za szkodę, ogólnie rzecz biorąc, ale odpowiedzialności z tytułu winy. Bardzo lubimy ten temat. Tak. Tu będziemy rozmawiali o winie w Boże, czyli po łacinie, przepraszam, że tak brzydko powiem. Culpa in eligendo. O tak. No dobrze. Przykład numer jeden. Tak? Mamy sytuację taką, że ktoś musi dokonać jakiegoś wyboru. Czyli mamy na przykład gminę X, która zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych musi wybrać kogoś, kto będzie prowadził stację uzdatniania wody i odpowiadał za dostarczanie wody wodociągami na terenie całej gminy. Zgodnie z procedurą wynikającą z ustawy o zamówieniach publicznych, kiedyś to wyłącznie, a teraz głównym kryterium wyboru jest... Cena. No właśnie, cena. A wszystkie inne elementy... Mają znaczenie marginalne. Są tak naprawdę w niewielkim procencie wpływają na wybór. No możliwość dokonania wyboru. Patrz, ustawa to nakazuje. Ustawa o zamówieniach publicznych. No, ktoś wygrał przetarg, cenę właśnie. Cenę dał dobrą, odpowiednią. Tak, ceną wygrał przetarg. Tak, no i zaczął prowadzić tę działalność. Czyli jako przedsiębiorca dostarczał w imieniu gminy wodę mieszkańcom gminy. No ale ponieważ wygrał cenę, w związku z tym nie mógł zatrudnić pracowników, którzy byli rzeczywiście fachowi w tym, co czynić należało, no i doprowadzili do uszkodzenia stacji uzdatniania wody, a w rezultacie zanieczyszczenia całej sieci wodociągów bakteriami, przygnijmy, że to właśnie za rzecz straszna. Jest tak, z bakteriami coli, dajmy na to, tak? Wodociąg trzeba było wyłączyć, przez 3 dni wodę trzeba było dowozić do mieszkańcom beczkowozami wynajętymi gdzieś tam. Panie dostały histerii. W sąsiednich miejscowości, a były kłopoty z wodą do picia, tym bardziej z wodą do mycia. Panie, które miały świeżo urodzone dzieciaki, miały dodatkową atrakcję i powód do zdenerwowania. No i w końcu ci i owi mieszkańcy wystąpili o odszkodowanie. Tak? Z tego tytułu, co się stało. No oczywiście odszkodowanie w pierwszej winę, tak, czy odszkodowanie z tytułu winy, to ponosi ten przedsiębiorca, który dostarczał tą wodę nieumiejętnie. Ale z uwagi na winę w wyborze, dokonano wyłącznie w oparciu lub prawie wyłącznie w oparciu o cenę, zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, ponosi ten, kto dokonał tego wyboru. Czyli to jest taki klasyczny przykład winy w wyborze. Z tego przepisu artykułu 429 Kodeksu Cywilnego. No, albo inny przykład. Inny przykład, na przykład właściciel sklepu zatrudnia firmę sprzątającą. No i taki klient sklepu, który przychodzi, powiedzmy, że się poślizgnął, tak? Poślizgnął się, złamał nogę zimą. I za mało było piasku. No i kto wtedy ponosi winę? No wtedy też taki właściciel sklepu. Znaczy winę z tytułu winy, czyli artykuł 415 ponosi ten, kto za mało wysypał piasku, a z tytułu winy wyborze. Właściciel sklepu właśnie, który no, wybrał nieodpowiednio, jak widzimy, wybrał nieodpowiednio. Ostatnimi czasy mamy dość często prasowe informacje o jeszcze jednym winie w wyborze. Mianowicie sytuacja od strony prawnej wygląda w ten sposób, że konkretny biskup konkretnej diecezji kieruje do szkół konkretnych księży lub zakonnice jako katechetów. No i wiemy, że niestety tak się zdarza, że dokonuje błędnego skierowania, czyli ponosi do błędnego wyboru, ksiądz okazuje się krzywdzić dzieci. No i oczywiście na zasadzie winy w stosunku do tą krzywdę dzieci winę ponosi ksiądz, ale z tytułu winy w wyborze kuria, tak? Mamy już takie przykłady dość częste. Teraz, na czym to polega wina? Na niezachowaniu należytej staranności. Mówiliśmy o tym w poprzedniej audycji dotyczącej szkody. No bardzo często mówimy o tej niezachowaniu. I będziemy to często i wielokrotnie powtarzać. Wydaje się, że powtarzać. Jeszcze będziemy powtarzać. Zapamiętajcie sobie Państwo, niekoniecznie numer artykułu, ale ogólną zasadę.
że obowiązani jesteśmy do zachowania staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju. Dla prawnika to bardzo wiele znaczy. No i tyle, tak, co do tej zasady. W świetle artykułu 355 Kodeksu Cywilnego jednak ta należyta staranność zupełnie inaczej wygląda w odniesieniu do przedsiębiorców, którzy trudnią się na przykład konkretną działalnością. Jeżeli zlecamy dane czynności takiemu przedsiębiorcy, to ta należyta staranność to jest zupełnie inna staranność niż wymagamy jej od Kowalskiego, tak? No już, powiedzmy szczególna. Szczególna. Tak, czyli przedsiębiorca powinien dołożyć o wiele większej staranności do tego, co czyni jako profesjonalista. Tak, bo tutaj uwzględniamy przede wszystkim ten zawodowy charakter prowadzony przez niego, który powinien działalności. Być. Dobrze, teraz omówimy troszeczkę od strony prawniczej relacje pomiędzy dokonującym wyboru, wykonawcą i osobą poszkodowaną, tak? Jakie są, gdzie są i gdzie ich nie ma. Więc tak, mamy sytuację taką, osoba, która jest poszkodowana, ma jakąś relację z tym, który dokonał wyboru, tak? Jakąś relację prawną, o tym mówimy, tak? Jeżeli idziemy do sklepu i się pośliźniemy, no to jest jakaś relacja prawna, bo idziemy, chcemy skorzystać z usługi, którą coś daje ten, kto dokonał winy wyboru. Ten, kto dokonał winy wyborze, bo był gminą, która zleciła, która ma prowadzi wodociąg i zobowiązana jest z ustawy do dostarczania wody, no to mieszkaniec gminy z gminą ma jakieś relacje. Albo na przykład może to być też przykładowo taką zarządcą dróg jest Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad i ona wybiera jakąś firmę do odśnieżania, powiedzmy konkretnego odcinka. Więc tutaj, jeżeli znowu decydowała cena, tak i mogło być. Jest problem. No i jeżeli takie samochody się rozbiją, bo na przykład taki wybrany przez nią podmiot, który właśnie wygrał ceną, miał za mało ludzi czy za mało sprzętu, bo po prostu no, specjalnie tak wynagrodzenie po prostu oszacował nisko, no i ono nie pozwala mu w gruncie rzeczy na takie należyte wykonanie przez niego usług. Te usługi. Mhm. Czyli taki kierowca, bądź też firma ubezpieczeniowa, no to co, w pierwszej kolejności to może mieć do kogo? Do tego, kto miał odśnieżać, ale zaraz potem, kto dokonał tego wyboru. Czyli mamy sytuację taką. Poszkodowany ma jakąś relację prawną z tym, który dokonał wyboru. Ten dokonał wyboru ma jakąś relację umowną z tym, kogo wybrał. Tak? Natomiast ten, kto miał dokonać pewnej czynności i ten poszkodowany, wziął, że tylko odpowiedzialność na zasadzie winy. Czy mamy tę odpowiedzialność podwójną? Na zasadzie winy 415 Kodeksu Cywilnego, o czym mówiliśmy w poprzedniej audycji, i na zasadzie 429 pomiędzy poszkodowanym a tym, który dokonał wyboru. Przy pozwaniu dwóch podmiotów do sądu, to jest wówczas taka solidarna odpowiedzialność, tak? No i też oczywiście ten podmiot może wybrać, kogo chce tutaj pozwać. No. To czasami szacuje po prostu sytuację majątkową tego podmiotu. Więc kto daje większe szanse zaspokojenia roszczeń, rzeczy zapłaci. Natomiast ta druga osoba, która została pozwana, a jedna nie została pozwana, jeżeli będzie dbał o własne interesy, to złoży wniosek o dopozwanie. Dajmy na to, ten odpowiedzialność jest odpowiedzialny z tytułu winy w wyborze, dopozwie tego bezpośredniego winowajcę. Odpowiedzialność ich jest solidarna. No, albo będzie miał regres po prostu. Tak, odpowiedzialność ich jest ich solidarna, czyli po wygraniu procesu, ten, kto wygrał proces, może powiedzieć: biorę pieniądze od ciebie, aby się rozliczajcie między sobą. Jak chcecie, nie interesuje mnie to. Tak. Inny rodzaj winy. Już nie w wyborze, tylko z tytułu zwierzchnictwa, tak? Czyli mamy zwierzchnika, który na własny rachunek powierzył wykonanie jakiejś pracy osobie drugiej. No i mamy szkodę wykorzenioną przez tą drugą osobę. To jest bardzo pozornie sytuacja podobna do winy w wyborze, tylko że tutaj zwierzchnik, jeżeli chce się wykazać swoją należytą staranność, to powinien wykazać, że jego wykonawca dostał konkretne instrukcje, co ma robić i jak ma robić. I też, że nadzorował odpowiednio. I że zwierzchnik nie tylko wydał instrukcję, ale także kontrolował sposób wykonania. I czyli w zasadzie nic innego nie mógł zrobić, bo tak, po pierwsze dobrze wybrał,
po drugie wydał instrukcję, no i po trzecie nadzorował, kontrolował i nic więcej nie mógł zrobić. On wtedy no, ma szansę duże na uwolnienie się swojej odpowiedzialności. I wtedy, jeżeli zwierzchnik te dwie okoliczności wykaże, wtedy odszkodowanie osobie, która została poszkodowana, musi wypłacić wyłącznie ten, kto szkodę wyrządził. I to też, jeśli chodzi o ten przepis, to nie musi być jakaś formalna relacja. To tak naprawdę może być relacja nawet w rodzinie. Czyli może być tak, że rodzic wyda, znaczy zarządzi, że daną czynność wykona jego, pełnoletni jego tak, członek jego, rodziny. Tak. No i tutaj ta osoba tylko musi wykazać, znaczy ta osoba zgłaszająca roszczenie, ona musi wykazać, że jest ten, że miał miejsce jakby faktycznie te przesłanki z tego wskazanego artykułu, czyli że osoba mogła kontrolować, mogła wydawać polecenia i no i w zasadzie w takiej sytuacji, że powinna kontrolować. I pamiętajcie jeszcze jedno państwo, to zwierzchnictwo nie dotyczy umów o pracę, bo tam mamy zupełnie inny rodzaj odpowiedzialności. Tak, na tablicy mamy artykuł 120 kodeksu pracy. Czyli właśnie to, co zaczęliśmy mówić, czyli odpowiedzialność o pracę, od tytułu pracy pracownika, inna niż odpowiedzialność z artykułu 430 kodeksu cywilnego. Inna, ograniczona, powiedzmy tak, w dużej mierze ograniczona. Ograniczona jest, jeśli chodzi o wysokość, ograniczona jest do 3-miesięcznych poborów, 3-miesięcznego wynagrodzenia danego pracownika. Chyba. Chyba, że wyrządził szkodę umyślnie, bo tak. Tutaj wtedy już nie ma żadnych... Ale wykazanie, że pracownik, działając jako pracownik, wyrządził komuś szkodę umyślną... To chyba z cudem graniczy, prawda? Tak, no, delikatnie mówiąc, jest bardzo trudne i skomplikowane i nie liczyłbym raczej na to, czyli najczęściej jednak mamy taką sytuację, że szkoda jest, pracodawca musi szkodę pokryć, no, a regres do pracownika jest czasami po prostu wręcz symboliczny. No, na tym byłoby tyle, jeżeli chodzi o tą audycję. Tak, mamy nadzieję, że tak pokazaliśmy Państwu, przybliżyliśmy, jak to w praktyce wygląda, jakie są zależności. Odpowiedzialność za szkodę, którą ktoś poniósł z tytułu winy wyborze, nadzorze, zwierzchnictwa, no i z tytułu kodeksu pracy. Dziękujemy pięknie. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia.